Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jaszcząb. Jesteśmy z Dexterem na Gothic Cooperative. No, Varus Beaker. Mod. Ja się z tobą łączę. F2. I się połączyłem. No i kurwa elegancja Francja, Dawidy bankowe. Patrz, tutaj jest dziwny typek. A u mnie dalej się kurwa ślizgają ci strażnicy. Dobra, kurde. No, pan gdzie... Scott. No jest jakiś Scott. Co on robi? Co to jest za gościu? Nie wiem, nie gadałem z nim, ale czekaj. Ma dziwny pancerz i wielki topór. Jestem Scott. Piekielnie dobry łowca nagród. To dzięki mnie po tym świecie stąpa już o kilku mniej kryminalistów. Lord Andrej jest tego świadomy, dlatego też to na mnie oficjalnie spoczywa ściganie łotrów na Korinis. Jeśli więc położysz kiedyś tropem Bandziora, który wyglądem przypomina tego z listu gończego, zetnij mu głowę i przyjdź do mnie. Będziesz mógł wtedy odebrać obiecane wynagrodzenie. Kurde. Ej, spoko. Odbierz na dobra. Można ucinać główki. Dobrze, a to za tych ludków z listów gończych chyba, co żeśmy znaleźli. Ej, to spoko, ma pancerzyk. O, zaciąłeś się. A, bo się zaczepił na frajer. To jest... Dobra. A co my byśmy w ogóle chcieli? Czekaj, bo my mieliśmy tak, my stanęliśmy na tym, że chcieliśmy błogosławieństwo dostać od Torbena chyba. Tak. Tak, i wsadziliśmy Kantara, zdobyliśmy posążek od tego, ten Innosa cenny, żeby zdobyć do Torbena błogosławieństwo i planowaliśmy chyba pójść pod magów, żeby rozwalać świat dwoma deszczami ognia. Tak, będziemy iść pod magów. O, ale się kurwa mgła zrobiła i deszcz u ciebie też? Jest ta sama pogoda? Nie. Nie, jest ładnie, słoneczko, widać wszystko. U mnie jest zajebiście chujowa pogoda w tej chwili. O, widać tam dwie Rekterdasa. Ty bez kitu, ja też widzę, no. Ej, najsik. Ej, kurczę, czyli tak, czyli... a od Darona nie wzięliśmy jeszcze błogosławieństwa, bo chyba tam żeśmy chcieli poskąpić kasy, nie? Tak. Spróbowaliśmy triku z wyrzucaniem pieniędzy i mi zjadło 700 zł. A, no właśnie, ale nie wczytałeś sobie tej gry, kurczę... Czytałem, tam? Czytałem. To ty, za tyle kasy? A, no właśnie. Czyli tak, dobra, napadnięci kupcy to nie, zaginienie ludzie to na razie nie. Błogosławieństwo, dobra, tak. Maga Ognia Daron. No dobra, to co, bierzemy od niego to błogosławieństwo? Co prawda 50 zł to będzie kosztować, no ale chuj. Chwila! Chyba, że możemy... Jakoś zdeponować część kasy można by było, ale no... Nie bardzo wiem jak to zrobić, nie wiem czy w ogóle się da. Prawdopodobnie się nie da. No, wreszcie mu oddałem. Chwila! Dobra. Chciałbym złożyć ofiarę. 50? Wystarczy? Znaczy ja spytałem ile wynosi przeciętna i mi zabrał 50. Teraz mogę spytać, chciałby złożyć ofiarę. No jest do wyboru, 200-150. No wiem, ale ja już mu oddałem. Aha. Ale to ja mu nie oddałem. Błogosławieństwo. A to mi no dobra, to ja mu dam 5 dyszek. Błogosławię cię w imieniu Innosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. Dobra. Światło i sprawiedliwość na mnie została zesłana, zajebiście. Znaczy ja później będę chciał mu oddać kasę tyle, ile będzie się dało. Tam chyba 1000 można mu w sumie dać. I co, jest jakiś bonus? On daje, jak dajesz mu po 100, to on ci daje jakieś tam punkty trafień, jakąś tam siłę, jakieś coś takiego. Aha. Różne bonusy. Aha. A jak dasz mu ponad 1000, to on powie, że jesteś super świetny i on już więcej od ciebie nie chce. No i że jesteś super sługą, bo generalnie wpłaciłeś 1 miliard kasy. Aha, okej. Okay. Także, no dobra, także to jest spoko, bo on, tak jak kapliczki, nie? Dajesz mu po 100 i on ci daje bonusy. Rozumiem. A to działa tak, że to jest jakoś zamiennie z tabliczkami, czy i tabliczki u niego można? Chwila! Jakie dobra, tabliczki? Co z twoją w sensie, zgodą? O Jezu, tabliczki, w sensie mi znaczy, chodziło o kapliczki. 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 W sensie, to nie wiem. Tego nie wiem. Co z twoją zgodą, mistrzu? Możemy dostać zgodę. Czy Vatras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. Yes. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Innosa? Tak. Nie. Yes. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Dobra. I wyłowić parę orków.
A my chcemy... A, do Harada, dobra, pogadajmy z nim, bo jeszcze z nim nie gadaliśmy w sumie. Szukam pracy. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. To jest prawdziwej męskości. Raj po Bartoszka. Nie jestem żadnym nierobem. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Mogę zostać czeladnikiem. Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja... A, dobra, trzeci, dobra. Czyli... Po Bartoszka. Czy idziemy do Bartoka, bo chcieliśmy z nim polować, tak? Na tak, wilki. Bartek. Po Bartka. Chwila. Dziwny. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Abuin ibn Jadir ibn Omar... Coś tam. Czy możesz mi powróżyć? Może nam powróżyć, tak? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Dobra. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Tak, weź sobie z nim pogadaj, niech ci przepowie, bo orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag, twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. A tak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto. Ruiny. Kłachodron w Jarkendarze. On zwie się Kłachodron w Jarkendarze. Słaba ta wróżba z nocy kruka. Tak niewiele w sumie. Mówi. Przykro mi. Wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Dobra. Bartok. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach. Polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Kurczę, łuku, zajebiście. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił, nie mogę narzekać. Dobra. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Co? Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Właśnie gadam z nim, ale dobra, czyli tak.
Czemu nie pójdziemy, czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A umiemy skórować, znasz się nie? Trochę na polowaniu. Umiemy, bo to znaczy, nas nauczył. Umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, no. Ale chcę zobaczyć 50 sztuk złotych. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? No dobra, proszę bardzo. Chodźmy na polowanie. Chodźmy na polowanie, idziemy, tak? Dobra. Chodźmy na polowanie. No, w porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się lap. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. Czekaj, bo on idzie żeby... za tobą. Ja jakby... Jakby wiesz, jak ja z nim kończę gadać, to on już dawno jest przeteleportowany przed tobą. Kurde bele. Dobra, to jakoś sobie zasejwujemy grę przed tam, jak będą potworki. Tam chyba będą wilki, nie wiem, czy tam coś... A, ten ork chyba może być, jakby to... No będzie ork, będą czarne gobliny i będą... Kurde, Bartok założył łyżwy, kurwa. Jeździ po mapie. Będą jeszcze te, nie, chyba... Właśnie, o, dobra, to my pozwolimy mu... Save. Żeby ten... Shavix. Żeby postrzelał. Co tam zabija. Dokładnie, dokładnie. On co sam sobie zabija. Bo on i tak idzie wytyczoną trasą z tego co widzę, więc jakby... O, ty, z jego krwiopijców można strzały zabierać. Te co, tych co zabił. No co ty? No. XD, kurde. Dobrze, niech strzela, to też strzały sobie zdobędziemy. No weź traf jakiegoś wilka. Weź traf, kurwa. O, i o kurna, ale chmara. A wiesz, że on nie jest nieśmiertelny? Wiem. Trzeba mu pomóc, kurde, ty. Kurde, bele. Jest grubo, jest grubo. No my po 5 bijemy te wilki. No po 5 tylko dostają. Dobra, dobra, jest gitara. A nie, czekaj, tam jeszcze jeden. A i generalnie Bartok ma 20 życia. A, ma jakieś miksturki. Dobra, wyleczył się. Kurde, myślałem, że już będzie z nim krucho, naprawdę, i nie dojdziemy do tego. A jak, kurde, cieniotwór, ty. No i jak myślisz? A, powinniśmy ale iść dalej w las, chyba zabijemy, czy nie? Tak. I chodźmy dalej? Chodźmy dalej. Trzeba dojść do orka. Miejmy nadzieję, że jakoś to orka, będzie. Niech tam. Tylko cieniotwora ja nie tykam, niech on go zestrzeli. Ale musimy mu pomóc, bo on go nie zabije, wiesz, chyba, że jakby... Musimy mu pomóc. Najwyżej, żeby sfokusował się na jednym z nas. W ten sposób... O kurde, co się dzieje? Kurwa! O! Czekaj, on mnie zabił! Nie, widzę. Nie, Bartoka też... O dobra, zapisaliśmy. Ja zapisałem jakoś przed chwilą, czekaj. Stwora będę walił, bo nie stracimy ani jednej strzały, mimo że strzelałem. To ja spróbuję go... Chociaż on mu dużo robi, ale ja spróbuję zrobić tak, żeby się na mnie sfokusował, nie? O. Co się dzieje? O kurwa, zabił mnie. Nie! Dobra. Podniesiesz mnie? 1000 za niego było. No to strasznie dużo, chyba więcej niż podstaw... Więcej niż no normalnie. No 400 jest normalnie. Kurde. Ej Bartek, czekaj, kurwa chłopie. Ej, i miałem 18 strzał, w tej chwili mam 23. Mimo, że strzelałem do tego cieniostwora. A czekaj, ja też chcę podnieść jakieś strzały, mogę? Z cieniostwora... Nie, nie ma. Ale podniosłem jakąś strzałę, która na ziemi leżała, czekaj. Uleczę się tylko. Powiem ci, że ten łuk jest mocny, w sensie, no, zadaje dużo więcej niż broń. Łuka, pod warunkiem, że trafisz, bo to no chyba tak, nie zawsze się trafia. Ale na przykład... A czekaj, gdzie jest moja broń? Czy ty zabrałeś moją broń przypadkiem? Nie. Mój nóż na wilki? A nie, dobra, ja go mam. Bo na przykład... wilkom zadawałem po 5 z broni, a z łuku 20. Ale łuk... O kurwa, ork!
Pomóżmy mu. Cudno! Koniec z tobą, bestią! On go na strzała zdjął. Ty to widziałeś? Tak. No tylko 180 ekspa za niego było. Co ten ork taki kurwa słaby? Kurde, tylko to jeszcze gobliny, nie załatwimy już. Trudno. A, że wracamy. Dość tego, wracam do miasta. On i tak chce wracać. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork zaraz za miastem. Jasna cholera. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Chociaż w sumie we dwójkę dawaliśmy radę nim. Pytanie, ile ich jest? Poczekaj, zapiszę sobie w ogóle, bo to... Warto. No właśnie... Raz, czekaj. Dwa, z pięć. O Jezu, dużo. Ale same jest. Czarne, nie? No i z osiem. Tak. Więc... no nie wiem. Możemy spróbować, no już chuj. Dobra, tylko... zapisane było. O, biegną. O kurwa, biegną. A ja im kurde pięć daję z łuku. To nie jest za dużo. Jakieś się zacięły. Ale dobrze. Zacięły się, dobra. Powiedzmy. Dawaj. Co tu się gra? Jak dobrze trafisz, to zadajesz im dużo. No pytanie, jaki jest warunek? Żeby im dużo zadać, w sensie, co to znaczy dobrze trafisz, nie? Może headshota trzeba zrobić. Headshota? Może jest coś takiego jak headshot i kurde, wiesz. No właśnie, mi się wydaje, że czasami zadawałem, mówię, no pół życia orkom, znaczy tym wilkom. A, do Harada. A to wiesz, że tą broń orka też można dostać w sposób w ogóle nie idąc do orka, nie? Do jaskini, za miastem. Tam jest topór orkowy. Czego chcesz? Ale to też ork chyba, ale... czasem... Mam orkową broń. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Co? No, że on... Że on będzie łaził z tą bronią na plecach orkową później. Przynajmniej zwykle z normalnej tej w podstawce tak było. No tutaj też chyba tak będzie. Czekaj, mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Jesteś dobrym człowiekiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłopak. Bosperos. Bosperos. Chodź, idziemy. A co, chcemy u niego być? Znaczy na pewno chcę teraz mu sprzedać skórki, żeby pokazać, że jesteśmy good. A, no. A, jeszcze słyszałem, że ktoś cię okradł. Słyszałem, że ktoś cię okradł. A, łuk mu kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No cóż, mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził z moim łukiem. Jak dorwę tego łobuza! Co do tych wilczych futer, mam je. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Pokaż mi swoje towary. No 20 za jedną, no to jest czekaj, chyba normalne. A jak bym chciał skóra wilka, znaczy jakbym chciał mu zapłacić, sprzedać skórę wilka, to dam jej za nią 3. Ale jak to? Że sprzedać no tak jak... oddzielnie sprzedać, tak? Tak, to 3 daję. Ale no to nie, no to jakby... Well, przynosisz mu tylko, w sensie przez tak, rozmowę jako... mu dajesz, a nie no tak, przez... tak, tak. Handel. Ma skórzany pas ze skórzaną zbroją, daje plus 5 przed ubrany. Na
Znaczy dodatkowo plus 5. No daje, ale kurde, czy w sumie, czy jest na tam potrzebne? No kurde, ma 1400, mogę sobie. No dobra, no jak ty masz 250. Tyle hajsu, no to wiesz. To się baw, nie? Ja będę miał. No to i mam obronę teraz przed pociskami 35, przed bronią 35, przed pociskami 30. No dobra, to nie wiem, to co, to może jeszcze Konstantino możemy oblecieć, w sensie jakby wciąż zrobić dla niego zadanko, bo możemy zrobić zadanie chyba dla wszystkich mistrzów. Tak, i tam od razu jakaś jaskinia jest, jakieś szczury się pozabiją. A co on chciał w ogóle, Konstantino? Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję! A ktoś tu gra na gitarce. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż... Zechcesz może nabyć nieco ziół? No. Pokaż... Potrzebuję... A chcę zostać czeladnikiem. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Dobra. No, to na razie... Wydaje, ale to ja bym dla tego... Lepszy, więc ja ale bym... to ja by... A co? I tak zrobił misję, żeby mieć ekspoj w ogóle. Ale to wtedy... Jak zrobimy misję, no to już będziemy musieli u niego się chyba tam czy jak. Nie, musisz. Chcę terminować jako czeladnik. Dobra, u ciebie. A teraz tylko. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem, tak? Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju, a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Czyli co, chce nam się biegać za tymi roślinkami? Co to jest w ogóle? Roślina, rośnica, ziele, korzeń, ognisty... Popicie pójdę. Ognisty korzeń, goblinie, ogody, smoczy korzeń, zębate ziele, rdest, polny, szczap królewski. Te takie dość... Gdzie są roślinki? A jedzenie? Jedne goblinie jagody. Jeden smoczy korzeń. Zębate ziele. Czego brakuje? Chwila, żeby jeszcze raz sprawdzić tą listę. Ognisty korzeń, ogniste ziele, ognista pokrzywa. Halo. I co? Halo, ognisty korzeń, ognisty ziele, ognista pokrzywa, korzeń leczniczy. No generalnie to ja mam większość tych rzeczy, nie mam tylko szczawiu królewskiego, o ile dobrze. Czytaj, co tam potrzeba? No jest tak, roślina lecznicza. Mam. Ziele lecznicze. Mam. Korzeń leczniczy. Mam. Ognista pokrzywa, ogniste ziele. Mam. Ognisty korzeń. Mam. Goblinie jagody. Mam. Smoczy korzeń. Mam. Zębate ziele. Jest. Rdest polny. Jest. I szczaw. No to tylko szczaw. No to tylko szczawio nam brakuje. W sumie. A nie jest tam gdzieś na górze, jak się wychodzi z tej bramy. Na górze gdzie tam dzik jest? Jak się idzie do latarni jakby. Bardzo... Czekaj. Tam na górze, jak się idzie. Możliwe, no, możliwe. Tam jakiś jest. Taki samotny myśliwy na ławce śledzi, siedzi czy coś. A, ten, jak mu tam... Niklas się nazywa, czy jakoś tak? A, i tam mówisz, że ten szaf będzie? No, nie wiem, jakoś mi się kojarzy, że... Że tam był. Już słyszę, że nas to śledzi. No, dobra. Yeah.
No. Kurde. Okrycie leciał. Wilki to... O, no nie, strażnik, no nie, zabrał mi expa. No, no nie, nie, też. Nie, no kurna. Gnuj. Nie chcę mi się wczytywać, żeby specjalnie tego expa zdobyć, ale no kurde. Dobra, to było niefajne z jego strony. Albo dobra, chodź, zrobimy tą jaskinię od razu. A, dobra. Bo ja chrząszcza próbuję zatać, nie mogę. Szura zresztą też nie mogę. Dobra. Nie mogę tego chrząszcza, no nie mogę. Też nie. Jakby... Może go trzeba jak w jeden ze spięść. Ja pierdolę. Może się... O, nie... raz dobra, trafiłem. Trafiłem. Ja pierdolę. Dobra, jeszcze raz. Matko boska. Dobra, no dawaj do tej jaskini. Uuu, teraz zadałem dużo, 22. O, a teraz w ogóle 30. Ten łuk zjął kurde na strzała, no, tego szczura. No właśnie. Więc to zależy, ale... Od czego zależy to, ile obrażeń wejdzie? Bo ja rozumiem, że jest jakiś tam procent szans na krytyka. Tak jak zawsze było, ale... Ale no... Co? Well... O, niebieski pezek. O, 22 znowu siadło. Czyli tak normalnie się mu daje, a jak trafisz kryta, no to go na strzała nawet jesteś w stanie zdjąć. Nie wiem, czy... No tak. No to by wychodziło. No dobra. No ty był ten, a, lekki orkowy topór, który... A, tam są ci, kurde, bandyci, czekaj. Możemy z nimi spróbować się tłuc, ale... No, zaraz, czekaj, zapiszemy. No to za chwilkę, no. Ja się ulecie i idziemy najpierw do drugiej komnaty. Drugiej komnaty. A co tutaj jest ciekawego? Jakieś grzyby. I co? I gówno. Grzyby samo. No dobra. Tylko? Moja propozycja jest taka, żeby... Nic ciekawego wywabić, nie ma? No właśnie tam tylko trzy grzyby były, ja nie wiem, tam nic więcej nie było. Moja propozycja jest taka, żeby wywabić ich jakoś z tej jaskini, wspiąć się na te skały tutaj. Jak ty dziwnie się cofasz. I wspiąć się na te skały tutaj, ja to tak zawsze robiłem. O! Stój, śmieciu! Cyk. Cyk. No kurde, ten jeden ma 150, 160 życia, a drugi też ma 160, dobra, nie ważne. A ten jeden cię, kurde, rzucił się na ciebie. Co, ale za po 5 mnie bije, wiesz? Stój, śmieciu! Co, oni się zrobią? No, po 5 mnie bił. No, o, dobra, teraz mu weszło. Teraz mu weszło, ile ci zajęło? Za 20. Dobra. Wow, ale zrobił skok. O Jezus! O, zabiło mnie. Zabił cię? Dobra, ale jak to? Czy wiesz co, ja mam zero życia i się zaciąłem, przecież nie mogę nic zrobić. No u mnie stoisz w miejscu, tak jakbyś miał łuk wyciągnięty i próbował strzelić. No u mnie też tak stoję, ale nic nie mogę zrobić. Dobra, ja cię podniosę, bo ty masz... Czekaj, F4? Tak, dobra, rewajwuję cię. Ty też uciekłeś? Dlaczego tak uważasz? Inaczej po co byś tu przychodził? Przecież tu nic się nie dzieje. Więc co tu właściwie robisz? Jedynie tutaj odnajduję spokój. W mieście czuję się zniewolony i zaszczuty. Nie musisz pracować? Nie musisz pracować? Wszystko, czego potrzebuję, zdobywam sam.
Robię strzały, a natura dostarcza mi pożywienia. A więc jesteś myśliwym? Można tak to ująć. Zabijam jednak tylko po to, by mieć co jeść, nie dla pieniędzy. Bułkiem? Nie masz zręczności. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Proszę bardzo, może kawałek pieczystego? O, kawałek pieczystego, chętnie oczywiście. Proszę, najprzedniejszy udziec kretoszczura, według mojego własnego przepisu. Może mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Właściwie czemu nie? A, on uczy łuku. A, dobra. Nie jest nam to potrzebne w tej chwili. Może już się zająłeś elegancko. Ścierwa jadami. No dobra, i co? I gdzie ten twój A, on tam na górze. Dobra. Tak, tak. I tam jakiś dwój też lewy i chyba jakiś pierścionek. Dobra. Jak dobrze pamiętam. Warto to sprawdzić. Jeżeli nie będzie to czegoś strasznie trudnego do zajebania, może... Nie, tu chyba właśnie już nic nie ma. Nie, nic takiego nie było tutaj do zabicia. O, tu coś leży. Nice. Zwoje. Pierścień, pierścień, skórzany mieszek. Mieszek. Roślina lecznicza. Co to było? O, skórzany mieszek ze 100 monet. I jest pierścień premiumany 10. No widzisz, o, to idealnie dla nas. Wear, i... wear pierścienie. A tutaj dobra. Gdzieś się wydaje, że tutaj. Może o, jest staw królewski. No o, i właśnie. Kurde, elegancko. Jeśli chodzi o te rośliny. Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym poradzić, to nie nadajesz się na alchemika. No, wszystkie. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Na Adanosa! Wszystko tu jest! Kto wie? Może pewnego dnia będzie z ciebie jednak porządny alchemik. Chcę się uczyć u innego mistrza. Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Jak przenieśliśmy wszystkie rośliny, to powiedz coś w stylu szkoda, myślałem, że będziesz u mnie, czy coś tam, coś tam. No czyli co? Dobra, do Bospiego? No. Do Bosmana. Do Bosmana. Mam parę skórek, na przykład cieniostwora. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Czyli co, wchodzę w to? Lecimy w to? No, lecimy. Wchodzę w to. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Dobra. Co mam robić, co mam robić jako czeladnik? To proste. Czeladnik. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym, możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. Tak, no jak nawet na łóżko nie. No właśnie, kurde, co jest? Dobra, dawaj skórki. Dobra, mam dla ciebie kilka skór. Skóra dzika. Wilcza skóra! O, nawet skóra cieniostwora! Takie są sporo warte. Dobra robota. 50 za skórę cieniostwora, chłopie. Nice. Ale ty jesteś, kurde... Naucz mnie wystrugiwać strzały i bełty. Ty. Nie dało się tak robić w zwykłej dwójce. Biorę w ciemno. Ale po chuj ci to jak... A zresztą. I mamy już, kurde, poziom. Prawna przynajmniej mam sprawa. Piąty. Hej, ty. Mam list. Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Czytaj to. Nie mów, że to nieprawda. Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od Kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać.
Powiedz mi coś o wodnym kręgu. No, a czemu miałbym to zrobić? Coś mówi o wodnym kręgu. Przysyła mnie Kawalorn. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć? Czy tak, mój synu? Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Przybyły smoki. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Xardas. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta. A więc żyje i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj i zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Nikt nie chce wiedzieć. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora, znanego jako Śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Uwolniłem wielu ludzi. Bariera została zniszczona. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to omów z lordem Hagenem. Jeszcze raz powiedz. No, że jak weźmiesz datek na świątynię, chcesz wpłacić, to on mówi, że może zmazać część twoich win starych. Więc jak na coś tam, jakąś burdę zrobisz w mieście, to mu płacisz i mniej może, albo masz mniejszą karę u Andre, albo w ogóle nie płacisz może. Poważnie? Chciałbym przekazać datek na świątynię Adanosa. Datek na świątynię Adanosa może zmazać część przewin, które popełniłeś w przeszłości, mój synu. Jaką sumę zechcesz przekazać? Nie chcę dawać pieniędzy. Chwilowo nie ma pieniędzy. Nic się nie stało. Adanos zawsze ucieszy się z twojej ofiary. Dobra, moment. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą. Jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i Najemnicy z Farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów.
Tak zrobię. Co do tych znikających ludzi. Tak? Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. No to chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Powiem ci, co udało mi się, czego się dowiedziałem. Niestety. Czy możesz mnie. Adano! Możesz mnie zrobić elegancko. Możesz mnie nauczyć. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii. Tylko wybrańcy Innosa i wybrańcy Adanosa mogą posługiwać się magią run. Ale magia dostępna jest także zwykłym śmiertelnikom pod postacią magicznych zwojów. Mogę cię nauczyć, jak lepiej wykorzystywać dostępną ci magiczną moc. Tak, on uczy many. Dobra. To elegancko, to się przyda. Powiedz, nie muś, co nie. Kim są członkowie wodnego kręgu? Tego dowiesz się, gdy już sam w nim będzie. Z pewnością spotkasz niektórych z nas. No dobra, to na razie mnie nie interesuje. Chwila, jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. Dobra. Dobra, ja to już też z nim pogadałem też. Dobra, zrobię sobie save'a. To co? Lares? Ale to będziemy musieli z Laresem oddać ten ornament chyba w takim wypadku, jak do niego pójdziemy. Jest pierwsza w nocy, można niedługo pójść do tego domu Martina. Do Mar... Czy jak on tam... Nie Martina, Jezu. Do tego... Wolfa. Do tego Wolfa. Do tego, co uczy... W koszarach, o to ci chodzi. No. Tak. Ale to dopiero o 5:00 jakoś rano. Serio? To jeszcze w chuj czas. No. I tak nikogo nie obchodzi. To jeszcze krzyczy czas. Czemu nikt mnie nie słucha? Hej! Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Ode mnie tego nie dostał. Tak, ten? Watras wręczył mi. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A to ci niespodzianka. Zrobię to za ciebie. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Mnie tego nie dostał. Czemu musi pilnować portu w ogóle przed czym? Trudno być tego pewnie. Watras wspominał, że możesz mi pomóc. Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Nie lubisz się przepracowywać, co? Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? Trzeba nie pogadać z Watrasem. Przecież wiedział o tym wcześniej. Bez nadziei na ognia. Watras pewnie się tego nie spodziewał. Inaczej by cię do mnie nie przysłał. Jeśli chcesz się dostać do klasztoru, to będzie cię to kosztować. Nie pozwolą ci wejść do środka, jeśli nie opłacisz daniny. Tylko Watras może coś z tym zrobić. Musisz z nim pomówić w tej sprawie. Co? Do Watrasa trzeba iść w takim. Pieska pogoda. Co do zaginionych. Trudno mi w to uwierzyć. Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Ta! Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Okej. Beznadziejna pogoda. Co jeszcze? Beznadziejna pogoda. Czym konkretnie nie mogę? Watras. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Potrzebuję pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż... Lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do Lemara, dolnej części miasta. Beznadziejna pogoda. Tak po prostu? Pieska pogoda. Znaczy, ile niech on chyba tam...
zdanie. Możesz mu powiedzieć jakąś sumę, ale on powie, że za dużo, że chyba oszalałem. Nie zasługujesz. Aha, czekaj, dobra. No dobra, czyli co? Mówią to i owo. Czekaj, wyciągnę jakąś pochodnię, bo to ciemnica. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Gdzie poszedłeś? Było dokładnie Lemara. Do Lemara? Idziemy, no. Idziemy po hajs? Nic się nie zmieni. Ale ktoś mi się nie zgadza, przecież on miał piętrowy domek. Na pewno jego? No co, nie. Obywatelka, Lemar. Nie, no. Przecież on miał piętrowy dom. Co słychać? Się od tego... Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Jak widać. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Wait. W końcu czekaj, to była on coś tam mówi, że możemy wziąć kasę i on... Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz. Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Czyli, ale czekaj, no bo tak. Trzeba po prostu słuchać. Weźmy od niego hajs i niby Larys zajmie się resztą? On tak powiedział, bo ja nie przyklikałem tam. No to weźmy dwie sztuki, 200 złota. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. 200 sztuk złota. To sporo pieniędzy. Jutro masz się tutaj zjawić wraz z moim złotem. Co jest? Przeklikało mi wszystkie propozycje. Ale... Larys wspomniał, że możesz pomóc mi dostać się do klasztoru magów ognia. Taki jest twój wybór? Ścieżka ognia? Owszem, mam zamiar zostać magiem ognia. O ile pamiętam, to oni chętnie przyjmują nowicjuszy. Po co ci moja pomoc? Larys wspominał, że w celu przystąpienia do klasztoru trzeba wnieść jakąś daninę. Bezpośrednio pomóc ci nie mogę. Jak zapewne wiesz, jestem magiem wody. Znam jednak dość dobrze maga ognia imieniem Daron. Z reguły zbiera datki w pobliżu targowiska. Słyszałem ponadto, że to nie jedyne jego zadanie w tamtej okolicy. Powiedział mi kiedyś o posążku, który mu skradziono. Sprawa jest dla niego bardzo ważna i z pewnością wesprze cię, jeśli odzyskasz dla niego ten posążek. Rzecz jasna, fakt zostania magiem ognia nie oznacza, że nie możesz dołączyć do kręgu. Warunek jest jednak jasny. Musisz dowieść swej wartości. Hej. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia po sobie jakiegoś śladu, na przykład komentarza, łapeczki albo subskrypcji. My się widzimy niebawem w kolejnych epizodach z Gothic Cooperative. Nara!